Zjednoczeni w duchu, zjednoczeni w nim, zjednoczeni w duchu, zjednoczeni w nim. Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, aby świat cały poznał miłość w nas. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, by nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej, żeby człowiek zachował godność swą. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest. I Duchowi też chwała, który jednoczy nas. I Duchowi też, który łączy nas. Jak deszcz orzy w dziś suchą ziemię naszych serc, przyjdź jak deszcz na spragniony świat. Dotknij nas tak jak wiatr, rozmyć smutek, otrzyj łzę, zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach. Dziś objawi się.
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będą z wami. Gromadzimy się na naszej uroczystej sumie, aby złożyć to dziękczynienie za wszelkie łaski, które stały się naszym udziałem przez te 31 lat, za wszelkie dobro. Chciałbym tą intencją mszy świętej podziękować. Do tej intencji dołączają się księża wikariusze. Rozbudowane dziękczynienie będzie w czasie kazania. Ale doskonale wiemy, że Pan Bóg wie, za co komu podziękować. Przede wszystkim Bogu, patronka, patronowie naszych wspólnot. W takim duchu dzisiaj się gromadzimy jako rodzina spod znaku błogosławionej Karoliny. Ksiądz Józef modli się za zmarłych rodziców, Ewę Więckowską i Jana Mokrzyckiego, prosząc o radość nieba. Abyśmy mogli godnie, owocnie uczestniczyć w tej przenajświętszej ofierze za każdy nasz grzech, za wszystkie zaniedbania, w tym co dobre, chciejmy teraz Pana Boga z serca przeprosić. Zmiłuj się nad nami, Panie! Wskrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Błogosławimy Cię, wielbimy Cię,
bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, trudu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który kładziesz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał do niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i oto oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez każdego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże. Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłum ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wesłał Jezus, dając im następujące wskazania.
nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, alleluja. Środę minioną zostały wprowadzone do kaplicy świętego Józefa, która jest pod kościołem, relikwie świętego Szarbela i rozpoczęła się działalność nowej wspólnoty, rodzina świętego Szarbela. Relikwiarz dziś wyjątkowo jest przed ołtarzem, abyśmy mogli doświadczyć też obecności nowego świętego w naszym kościele. I pragnę poinformować z radością, że jest to oficjalny początek kultu na bazie dekretu nowego arcybiskupa, kultu świętego w naszej archidiecezji. Tutaj ma być centrum. Są ukończone prace związane z wymaganiami straży pożarnej w domu parafialnym Karolina Wiśle. Tutaj chciałbym podziękować Karolinie samej, bo rzeczy niemożliwe za jej przyczyną stają się możliwe. Dom ma pełne papiery. Rozpoczynają się już od następnego poniedziałku tygodniowe wyjazdy do Wisły i półkolonii ośrodka Chrystoforos w Tychach. W sobotę wyrusza 30. jubileuszowa pierwsza pielgrzymka do Częstochowy. Wyrusza też pielgrzymka do Włoch. Służymy razem do 29 lipca. Do końca pracujemy. A potem dalej wszystko, w co głęboko wierzę, będzie kontynuowane. I na początek, w nawiązaniu do Słowa Bożego, krótkie kazanie. Myślę, że ujmuje naszą ponad 30-letnią współpracę. Śpiewaliśmy przed chwilą Chwała na wysokości Bogu, gdzie było dalej powiedziane pokój ludziom dobrej woli. Człowiek, który pełni wolę Bożą, jest pełen pokoju przy całym trudzie swojego życia. I taki człowiek jest szczęśliwy. Jeżeli nie kocham Boga, jeżeli nie pełnię Jego woli, jestem przeraźliwie smutny. Jeżeli idę za Bogiem, żyję Jego szczęściem, przyjmuję Jego miłość i pokój, coraz bardziej jestem podobny do Niego. Jeżeli przyjmujemy miłość ze strony Boga, jesteśmy szczęśliwi, upodabniamy się do Niego i jesteśmy zdolni do niezwykłych rzeczy. Czego myślę tutaj? Doświadczyliśmy i doświadczamy. Ale przede wszystkim okazujemy naturalną miłość swoim bliźnim. Miłość życzliwą, czułą. Miłość, która wychodzi naprzeciw drugiego człowieka, tak jak Bóg nam wychodzi naprzeciw. Wiemy, że tak trzeba. Że to daje szczęście. I wiemy, że nie możemy sprzeniewierzyć się temu, co jest w naszej głębi. A najgłębiej jest właśnie
obraz i podobieństwo Boga. I to dotyczy każdego człowieka. Ale nas, chrześcijan, obowiązuje o wiele więcej. Każdy człowiek, a chrześcijanin bezwarunkowo, nie może robić tak, jak on chce. Chrześcijanin ma robić to, co się Bogu podoba. Chrześcijanin szuka tego, co jest Bogu miłe, co Bogu jest przyjemne, co jest doskonałe. Chrześcijanin tego szuka. I jeżeli rzeczywiście tak postępuje, jeżeli to go pochłania, jest szczęśliwy. On i ci wszyscy, którzy z nim żyją. Bo jest pełen głębokich, nasyconych miłością uczuć i czynów wobec swoich najbliższych. Jest rzeczą jasną, że jeżeli idziemy tą drogą, jesteśmy chwałą Boga, zmierzamy ku swojemu wiecznemu szczęściu i jesteśmy błogosławieństwem dla swoich bliskich, bliźnich. Siostry, bracia, staraliśmy się realizować właśnie te słowa w budowie Kościoła, całego zaplecza, zwłaszcza Kościoła żywego. Realizowaliśmy od początku podjęte wezwanie parafia wspólnotą wspólnot. Oddaję to przede wszystkim przez lata już oczekiwany, a obecnie jest już w druku, album Karolina. To tytuł dla nas oczywisty i wymowny. Karolina. Dziękujemy w ten sposób naszej patronce za to wspaniałe duchowe i materialne dzieło. Przed kościołem jest kamienna tablica o jej historii. Pod tekstem słowo fundator. Proszę to odczytywać jako wdzięczny za wszystko Karolinie ksiądz Józef Szklosz. I będzie też druga książka, monografia parafii. Tytuł Parafia, wspólnota, wspólnot. Monografia w sposób naukowy przedstawia parafię i jej historię w kontekście miasta Tychy i okolic. Profesor historii, ksiądz Jerzy Myszor, mój kolega, będąc tutaj w naszej parafii, powiedział, że normalnie monografię pisze się po 300 latach. Ale to, co wytworzyliście w tym miejscu przez 30 lat, mówi, powinno być opisane. Zachęcam do nabycia tych pozycji. Będzie to tylko cena wydruku. One ukażą się w lipcu i dopełnią spontanicznie wydane opowieści karolińskie. Będą w takim samym formacie. Niech to będzie miła pamiątka ujmująca nasze 30-letnie zaangażowanie. Muszę jednak przyznać, że ostatni czas nie jest łatwy. Myślę, że nie tylko dla mnie. Trudno się uśmiechać i cieszyć, kiedy opuszcza się rodzinę, opuszcza się dom. Nawet jeśli wyjeżdża się na określony czas z rodziny. A cóż dopiero, jeśli wyjeżdża się na stałe. Pamiętam, tutaj dorośli też powinni pamiętać, jak nasz papież Jan Paweł II, wybrany na papieża, mówił. Żal odjeżdżać. Opuścić ukochane Tatry, umiłowany Kraków, Wadowice, Kalwarię. Są tacy, którzy tego nie rozumieją, ale to już ich sprawa. Bo oni do końca nie wiedzą, że parafia może i powinna być rodziną. Tam, gdzie jest rodzina,
a my nią jesteśmy przez ponad 30 lat pięknej współpracy, trudno określić to, co czuje moje serce i co czują wasze serca. Tak myślę. Dlatego za wszystko wszystkim dziękuję. Jedno słowo, które ujmuje wszystko, całą moją serca płynącą wdzięczność. I właśnie w czasie tej mszy świętej, teraz na naszej uroczystej sumie, dziękuję za 31 lat naszej pięknej i owocnej współpracy. Dziękuję Bogu za ten naprawdę piękny dla mnie czas. Coś niesamowitego. Tego wychodząc z hełmu jako neoprezbiter się nie spodziewałem. Zawsze, za wszystko, jak często powtarzałem, Bogu dziękujmy. Chcę dziękować naszej patronce Karolinie za jej wstawiennictwo oraz za wszystkich patronów naszych wspólnot. Jesteśmy ubogaceni o kolejnego świętego. Dziękuję za wszystkich, którzy tworzyli tą rzeczywistość wspólnoty parafialnej. Byłym i obecnym księży. Dziękuję członkom wspólnot, te sztandary, dzięki za obecność, także szkoła numer 7. Pozdrawiamy. To jest niesamowita też współpraca i owoc właśnie pracy w tej szkole, wpływ na dzieci, na wspólnoty dziecięce, młodzieżowe. Wszystkim wspólnotom, bo przecież te poszczególne sztandary reprezentują wszystkie nasze blisko 40, ponad 40 lat, 40 wspólnot dzieci Maryi. Też tu służba liturgiczna, młodsza, starsza. Bardzo serdecznie dziękuję już teraz za to, że tak licznie się zgromadziliście. Dziękuję. Dziękuję za tą modlitwę i za wszelkie formy życzliwości. Chciałem podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w Kościele, w zakrystii, utrzymaniu zieleni, na probostwie, w kancelarii, w ośrodku Chrystoforos, w domu parafialnym, w Tychach, w Wiśle. I tu pozwólcie, że zatrzymam się chociaż krótko przy ośrodku Chrystoforos. A dziękuję Bogu, że jako młody wikariusz w Krzysztofie, wraz z młodzieżą oazową, tak jakoś to odczytaliśmy, że trzeba coś utworzyć dla dzieci. A potem wytworzył się już profesjonalny ośrodek, na bazie którego powstały inne ośrodki przykościelne i w mieście. I na dzisiaj każde potrzebujące dziecko, jeśli tylko chce, ono i rodzice, ma profesjonalną opiekę z wyżywieniem włącznie. I to dla mnie jest ponad wszystkim, bo doskonale wiecie słowa Chrystusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Dziękuję tą mszą świętą wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nam pomagali. Osobom prywatnym, prezesom spółek, mediom, Radzie Miasta, architektom, firmom budowlanym, artystom. Dziękuję prezydentom naszego miasta. I to dziękuję jest na obrazku w naszej specjalnym odobrazku, w naszej gazetce Karolinka i my. Proszę sobie przy wyjściu zabrać gazetkę. Tam są też dodatkowe informacje o naszej działalności i współpracy. I proszę też przyjąć kolejne słowo przepraszam. Przepraszam za to, że nie zawsze spełniłem właściwe oczekiwania.
Zawsze można lepiej prowadzić wspólnotę parafii i być w służbie bliźniemu niestrudzonym. Przepraszam. I na koniec to, co najważniejsze w tej okoliczności. Cieszę się z tych 31 lat obecności w parafii spod znaku błogosławionej Karoliny, 36 lat w naszym mieście, w Tychach, na 40 lat kapłaństwa, tylko 4 lata byłem poza Tychami w Knurowie. Cieszę się z naszego kościoła żywego. Piękno, bogactwo tego kościoła, zwłaszcza doświadczamy w takich uroczystościach jak dzisiaj. Cieszę się z tego kościoła materialnego, które cieszy nasze oko, serce i to, co w kościele i wokół i w Wiśle. Te wszystkie nagrody, wyróżnienia, o których też jest napisane w dzisiejszej Karolince, to jest owoc waszego zaangażowania, waszej modlitwy, waszej pracy, waszej ofiarności. Cieszę się, że z Bożą pomocą i dzięki wstawiennictwu błogosławionej Karoliny, którą dzisiaj jak każdego 18 wspominamy, dlatego są zapalone świece, stworzyliśmy Kościół, który jest przykładem ewangelizacji. Nie tylko w naszym kraju, ale we współczesnym świecie. Przez działalność nie tylko duszpasterską, ale charytatywną, kulturalną. Ile tych koncertów, festynów. Jacy artyści tutaj gościli, ale także sportową, cały kompleks sportowy. Moi drodzy, cieszę się z nominacji na urząd nowego proboszcza parafii, byłego naszego wikariusza, księdza Grzegorza Kolbiarza, który w ostatnim czasie teraz jest nadal jeszcze ojcem duchownym w naszym Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Cieszę się, że przyjął nie tylko dekret, ale wyraził wobec mojej osoby chęć współpracy z wszystkimi osobami, które biorą odpowiedzialność za życie parafii, kościoła, ośrodka Chrystoforos, domu parafialnego czy też probostwa oraz utrzymania zaplecza i terenów zielonych z żywą stajenką włącznie. Bardzo się cieszę, że wszystkie te osoby odpowiadają na tę propozycję nowego proboszcza pozytywnie. W imię odpowiedzialności za dobro Kościoła żywego i materialnego. To też jest owoc naszej pracy, współpracy spod znaku właśnie błogosławionej Karoliny. Zachęcam z całego serca i nowego księdza proboszcza, księdza Grzegorza, i księży wikary, którzy pozostają, i wszystkich tworzących piękno Kościoła żywego do współpracy i kontynuowania dotychczasowych działań. I tu chcę zacytować słowa Adama Asnyka. Nie wiem, czy wam, czy sobie. Niech będzie nam. Trzeba z żywymi naprzód iść. Po życie sięgać nowe. A nie w uwiędłych laurach liść z uporem stroić głowę. Wy nie cofniecie życia fal. Nic skargi nie pomogą. Bezsilne gniewy. Próżny żal, świat pójdzie swoją drogą. Życzę wam i sobie, aby ta dalsza wasza droga, dla mnie już inna, była realizowana zgodnie z Bożą wolą. Jak piszę na pierwszej stronie naszej gazetki, byleby nie zawieść Boga, byleby nie zawieść Boga, skupiając się wyłącznie na sobie i własnych pomysłach na życie. Pomyślmy przy najbliższej okazji, czego Bóg od nas oczekuje. Do czego mnie wzywa? Niech światło Ducha Świętego nas wspomaga, a błogosławiona Karolina, nasza święta patronka, wyprasza dla nas skuteczną pomoc i Boże błogosławieństwo. Kończę słowami tej ziemi, naszej śląskiej ziemi jako rodowity Ślązak. Szczęść Boże, te słowa ludu.
na dalszą niech wiodą was drogę. Niech towarzyszą wśród życia trudów, abyście mogli iść razem i z Bogiem. Amen. Zapłać. Trzeba trochę tych oklasków zostawić na przywitanie nowego. Dzisiaj wyznanie wiary. Posłuchamy jak nasz chór Laudate Dominum po łacinie po raz pierwszy w naszym imieniu, a my w duchu wobec Boga i siebie wyznamy wiarę. Do Boga, bogatego w miłosierdzie, zanieśmy nasze wszystkie prośby i sprawy dnia codziennego.
wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj naszych modlitw w darach chleba i wina. Przyjmij naszą wdzięczność za wszelkie dobro, zwłaszcza tę wdzięczność wyrażają zawsze symboliczne kwiaty. Przyjmij także wszystkie nasze dobre postanowienia przez Chrystusa, Pana naszego. Karolino, przed Twoim mocą.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i duszy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górem serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wieku iste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia, Chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławioną Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie rozdzielana także na chórach. Gdzie w uroczystej cichości, w najświętszym sakramencie, łaski zlewa w obfitości, Jezus w każdym momencie. Tam chciałbym spocząć. Tam chciałbym spocząć, tam chciałbym być, tam przy sercu Jezu. Gdzie On żyje dla grzeszników, dla Kościoła swojego, gdzie pociesza wędrowników wśród życia burzliwego. Tam chciałbym spocząć. Tam chciałbym spocząć.
aby światu życie dać, śmierć pogrążyłeś się, by zbudować pokój. Łamiesz chleb, nowy rodzi się świat. Jezus im za to Boże, w Trójcy jedyny, pragniemy uwielbiać się za Twoje hojne dary, jakimi obdarzasz naszą wspólnotę parafialną spod znaku błogosławionej Karoliny. Dziś w szczególności chcemy Ci dziękować za dar tego naszego Kościoła materialnego i duchowego, za doświadczenie żywego Kościoła, wspólnoty wspólnot. A w sposób szczególny pragniemy dziękować Ci za naszego ojca tej parafii, księdza prałata Józefa Szklorza, za te wszystkie dary i charyzmaty, które złożyłeś w jego sercu, dzięki którym stał się narzędziem w Twoich rękach, aby móc przewodzić i budować to wielkie dzieło wspólnoty parafialnej, wspólnoty żywego Kościoła. Wraz z aniołami i wszystkimi świętymi, a w sposób szczególny z błogosławioną Karoliną, wyśpiewujemy hymn uwielbienia. Te Deum laudamus. Boże nasz, Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Sprawa, by podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy najpierw i wysłuchajmy naszych parafialnych ogłoszeń. Zapraszamy bardzo serdecznie dzisiaj na Nieszpory na godzinę 16:15 po
nabożeństwie będzie możliwość otrzymania namaszczenia olejem świętego szarbela, zwłaszcza to dla tych, którzy w środę nie mogli uczestniczyć we wprowadzeniu relikwii. Od 16 dzisiaj po raz ostatni przed wakacjami czynny dom parafialny, kawiarenka, biblioteka. Zachęcamy do wspólnego spotkania. W środę tradycyjnie nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17:30. Adoracja Najświętszego Sakramentu według ustalonego planu. W sobotę w liturgii będziemy świętować uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Także w sobotę będziemy w łączności duchowej z naszymi pielgrzymami pieszej parafialnej pielgrzymki na Jasną Górę. Rozpoczęcie pielgrzymki mszą świętą w piątek o godzinie 18:00. Bagaże przed mszą prosimy składać przy ośrodku Christoforos. 26 czerwca to także możliwość wyjazdu autokarem do Częstochowy. Wyjazd o godzinie 10:00. Na miejscu Droga Krzyżowa, czas wolny i przywitanie pielgrzymów, a później wspólnie msza święta w kaplicy cudownego obrazu. Podczas wakacji zapraszamy do sprzątania kościoła w piątki po mszy świętej wieczornej. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, polecamy najnowszego gościa niedzielnego, a także, jak już słyszeliśmy, naszą szczególną, pamiątkową gazetkę Karolinka i my. Intencje w tym tygodniu wyjątkowo znajdziemy nie w gazetce, a na naszej stronie internetowej. W kiosku parafialnym polecamy różnego rodzaju dewocjonalia. A teraz oddaję już głos. A ja tak... Mikrofon bliżej. Bliżej? Dobrze. Dobrze. A ja tak proszę księdza, jak to w rodzinie. Bardzo chciałam coś mądrego powiedzieć, ale po takim przemówieniu, po takim expose, jak tu ksiądz w ramach podziękowania wygłosił, to nie wiem, czy wiesz, będę w stanie jeszcze jakieś słowo wydusić, ale ponieważ obiecane mają to parafianie, oni też chcą tobie powiedzieć dziękuję, więc tak jak potrafimy, tak do tych twoich przepięknych podziękowań spróbujemy się dołączyć. Ponieważ my także bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu w tym miejscu, ale bardzo nie cieszymy się, że może nie tak szybko, nie tak długo tu będziemy jeszcze. Proszę księdza, chcemy wam bardzo, księdzu z całego serca, podziękować za te 31 lat pięknej posługi kapłańskiej tu, w tej parafii, tu razem z nami. Dziękujemy za ogrom dobra, jaki od ciebie doświadczyliśmy. Mam takie spostrzeżenie, że w ciągu tych 31 lat nie tylko my, ale także i ludzie z okolicznych tutaj kościołów przychodzili do ciebie po to, żeby czerpać z twojej mądrości, żeby czerpać z twojej dobroci, żeby czerpać każdego dnia z twojej przyjacielskiej postawy i tak się dzieje, spodziewam się, do dnia dzisiejszego. Ale my też chętnie czerpiemy z tych wszystkich twoich zalet, więc proszę to przyjąć jako naprawdę bardzo wielkie podziękowanie za dobro. Poza tym, drogi księże proboszczu, mamy takie spostrzeżenie, że ty jesteś tytanem pracy. Ta wielka twoja ogromna praca, jaką wkładałeś przez te wszystkie lata tutaj w budowę kościoła, a kościół był szybko wybudowany, bo ty szybko pracowałeś i dużo pracowałeś. I
No nie tylko, jeśli chodzi o Kościół, bo tutaj jeszcze dużo innych, tak jak już ksiądz dzisiaj powiedział, obiektów dodatkowych było, jak choćby to obiekty sportowe, nasze karty, ogródek i tak dalej, dom parafialny, ale to wszystko nic. Bo my wiemy, że dla Ciebie najważniejsze jest to, o czym dzisiaj naprawdę mocno powiedziałeś. To ośrodek Chrystoforos. Dla nas też, dla nas rodziców, dla nas parafian. My pamiętamy, jak nasze dzieciaki tu biegały kiedyś wokół kościoła, buzie były smutne, nie miały jak się gdzie umieścić, plątały się i nagle znalazł się ksiądz proboszcz, który potrafił te dzieci, jak to się brzydko mówi, zagospodarować. I dzieciaczki po jednym tygodniu, po dwóch, nagle buźki ich się zaczęły uśmiechać. Nagle były radosne, wesołe, bo te dzieci już takie mądrzejsze wiedzą, że one były dobrze zaopiekowane, że panie, którym też jeszcze przy okazji ksiądz wybaczy, dziękujemy, opiekowały się bardzo dobrze i opiekują się tymi dziećmi. I tak dzieci do dnia dzisiejszego chodzą po mieście i opowiadają, jak to fajnie jest w Chrystoforosie, tu u błogosławionej Karoliny. Jeszcze mam jedno spostrzeżenie co do Chrystoforosa dotyczące seniorów, ale to może, jak ksiądz pozwoli, jeszcze troszeczkę później. Nie będę długo mówić, bo mam przykazane mówić krótko i szybko. Tak jak to w rodzinie, jeden każe, drugi musi. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, drogi księże, że nie zawsze mówią do każdego człowieka, że jest taki dobry, że jest taki pomocny, że jest taki troszczący się. Taki ty jesteś. Mamy tych dzieci, o które ty się troszczysz, na pewno same by chciały ci podziękować, ale za ten trud, jaki wykonujesz, bo oprócz całej roboty, którą tu wykonujesz, to jeszcze z tymi dziećmi masz czas pofiglować, trochę pobawić się i za to bardzo nisko ci się kłaniam jako matka. Wprawdzie nie tych dzieci, ale to wszystko jedno. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że jesteś niesamowicie pomocnym człowiekiem. Jak ktoś potrzebuje pomocy, to każdy potrzebujący może się zgłosić do księdza Szklorza, czy to nasz parafianin, czy inny. On zawsze udzieli pomocy, poradzi. I chciałam powiedzieć, że Pan Bóg to chyba dobrze widzi i każdego, tak jak ksiądz, błogosławi i prowadzi na takie pomaganie ludziom, prowadzi prost do zbawienia. Także i ciebie taka przyjemność kiedyś spotka. I jeszcze na koniec, drogi księży, chciałam powiedzieć, że ten kościół, ten piękny, wybudowany kościół, to dla wielu z nas jest taka oaza, ostoja, oaza. Tutaj w tej oazie to jest oaza miłości, oaza pobożności, oaza mądrości i tym innych porządków. Tych rzeczy, tych cech jest tutaj bardzo dużo. I my w tej oazie często jesteśmy i korzystamy z towarzystwa naszej patronki i twojej patronki, błogosławionej Karoliny. Ponieważ my będąc tutaj, to my czekamy na ciebie, będziemy zawsze czekać. My ciebie kochamy, mamy cię w sercu swoim, bo ty nas prawdopodobnie też chociaż trochę lubisz. My obiecujemy, proszę księdza, że będziemy o tobie zawsze pamiętać, ale mamy jedną malutką prośbę. Gdziekolwiek byś nie był, kiedykolwiek, chociaż troszkę pomyśl o parafianach błogosławionej Karoliny, bo my bardzo cię szanujemy i bardzo cię kochamy. I jeszcze, tak jak obiecałam, na koniec już odnośnie seniorów. Bo tak zawsze bywa, że o dzieciakach się pamięta, o tamtych czy innych się pamięta, a nasi seniorzy tacy byli też smutni, nie wiedzieli, gdzie się podziać, siedzieli w domu, w czterech ścianach i było im źle. Do momentu, kiedy nie przyszedł ksiądz proboszcz do nich i nie powiedział, że ich zaprasza tu do świetlicy Chrystoforosa. I nagle co się stało?
Nagle oni zrozumieli, że w domu siedzieć nie trzeba, bo można przyjść do świetlicy, tu nas trochę nakarmią, tu ich pozwolą się im pobawić, czy tam pograć w jakieś gry, ale mają tam swoich przyjaciół, z nimi mogą rozmawiać i nie są sami i nie są samotni. I wreszcie dzięki Tobie, drogi księże proboszczu, oni zrozumieli, że jesień życia też może być piękna, też może być kolorowa, też może być słoneczna. I bardzo Ci za to, drogi księże, bardzo w ich imieniu, a myślę, że oni też to zrobią. Jeszcze raz się nisko kłaniam, bo Chrystoforos dla mnie to jest też wielka rzecz i za to bardzo dziękuję. A przepraszam, że jestem taka trochę rozkojarzona, bo mnie ksiądz wybił w ogóle z pantałyku. Jak tak można? No. A jeszcze potem wstał ksiądz Daniel i drugi mnie dobił. Ale ja już ostatni raz, więc wybaczycie mi to, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. No to dzisiaj przez całą niedzielę jest, tak było do południa, jest teraz i będzie do 20. Jedno słowo. Dziękuję. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą czyni. Błogosławiona Karolina, błogosławiona. Błogosławiona Karoli, błogosławiona Karolina, błogosławiona Karolina, ty wstawiaj się, ty wstawiaj się za nami, ty wstawiaj się. Ty wstawiaj się za nami.